Ano, czekam, aż chemia weźmie ten silnik z CR-ki. Później go obsiłkam. Nie muszę się martwić, że coś wpadnie do środka, bo i tak wszystko będzie rozebrane. Tu później muszę uciąć dźwignię. No trochę roboty będzie. No dobra, silnik wymyty. Nawet nieźle ta chemia go wzięła. Teraz właśnie patrzę, że jednak tu się korba wysypała. Zobaczcie, ile tu jest miedzi. A nie widziałem tego wcześniej. Nie wiem, czy widać, że złoto. Czyli korba jest zmielona. O, już widać, że stoi. Więc ten kawałek to pewnie igiełka z korby wyleciała, a nie ze świecy. No dobra, ogólnie w serwisówce do takiego silnika powinni dać jeszcze szlifierkę. Tutaj to już zdjąłem wcześniej, nie? To w zasadzie cztery śruby i schodzi. Będzie wysyłany cylinder. No dobra, muszę tu obciąć, żeby zdjąć dźwignię. Tutaj też na śrubokręt to na Torxa, tutaj nie ma. Kurde, panie, Lux. Okropnie zardzewiały ten gwint, wam powiem. Trochę to skorodowało. Kurde, ten sam ściągacz co do KTM-a. Kurwa, nawet się wkręca, ale jakoś tak ciężko. Nie no, gwint się nie psuje, po prostu jest tak skorodowany. Myślałem, że może jest inny gwint. To nieźle, to w KTM-ie w dwusuwie jest taki sam gwint do ściągacza jak w starej CR-ce. Jaja. Kurde, tam, nie, może nie jest tak mocno nasadzone. Czasem te magneta nie siedzą, nie wiadomo jak mocno. Czasem. Dobra, nakręcam i zobaczymy, czy pójdzie. 17. Tyle się trzeba namęczyć, żeby magneto zdjąć. O, lekko poszło. Kurde, z tym ściągaczem to jest luks robota. Teraz tylko pewnie będzie problem, żeby je wykręcić. A to tak myślałem, że coś wpadło. I teraz weź to wykręć, kurde. Będę musiał pewnie je... No dobra, później się z tym pobawię. Lecz ten silnik się tak nie wymył dobrze. Kurde. Przerąbane wam powiem, mycie tych silników jest. Tak pewnie trochę wody się do niego nalało, bo go od dołu karczerem wziąłem, ale tak to go wymyłem. To był taki syf, że ja pierdzielę. Trzeba było sposobem. Dobra, to sobie wrzucę do tego wszystko, bo to i tak trochę czasu poleży. Dobra, od pompy mam już chyba, powinno odejść. Tu nie wiem, co to za dziwne śrubki na dychę. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tu miałem. Tam może od sprawdzania, czy jest olej na odpowiednią wysokość. Czasem tak jest. No pewnie tak. To jest pewnie od kontroli oleju. A ta?
Od czego? Może to się płyn spuszcza? Już nie pamiętam, który to był płyn spuszczany. Śrubo. No dobra, tu mam cały bok zdjęty. Powinno puszczać. No to mogę wam powiedzieć, że w CR-ze nie jest odwrotny gwint. Kurwa, żem napierdzielał. Szma to zazwyczaj przechodzi. Z 5-groszówką nie wyszło. Dobra, to luk też tu będę miał zdjęte. Trzeba sobie drugiego tego wziąć pojemnika do układania. Dobra, to później zdejmę. Ja pierdzielę, to pewnie musi być takie małe. Kurde, naklej ode mnie, będę i mocno dokręcał tak. Może teraz to kosę byśmy wyjęli. I tak będzie trzeba nową kupić. Chociaż tak szczerze, kurde, znam majstra, co by uciął tu, dospawał drugie i by było jeszcze to do wykorzystania, aby była tylko druga taka ta. Kurwa, się ma znajomości. W sumie to muszę to wyjmować, albo to ze skrzyni. Dobra, kurde, nie powinno iść Segera na końcu? Czy taka pewnie. Pewnie. Bez kitu. Co tego tryba dociska, że on nie wypadnie? Kurwa. Co za technologia. Nie ma co wyjmować. Nie będzie takiej potrzeby. W sumie to tu nie ma dużo części. Rozsypały się te jaja, to tak jak w tym przerąbane są te zapadki. Czymś już kiedyś coś takiego widziałem, a już nie pamiętam, w czym to było. No dobra, tu już mam wszystko. Kurwa, olej wylać tylko. Możemy drugą stronę rozkręcać. Czy jakaś śrubka wypadła? Z czego to? Są jeszcze jakieś imbusy? Od impulsatora. O, jedna śruba schowana jest pod impulsatorem. Dobra, można zapłon wyjąć. Może tu niech na razie leży. No i dobra, wyszłoby, że można niby. A, jeszcze. O, jedna się schowała, kurde. Jednak jeszcze nie. Można rozpoławiać, a to śruba jeszcze nie odkręcona. Tak to jest. Od razu sobie uszczelniacze powyciągam, to będę jechał, to zamówię.
Kurde, nie ma żadnych tych, żeby nawet coś sobie podważyć, ani uderzyć. Ciężki temat trochę, ale może pójdzie jakoś bez takich. Jakoś poszło. No i luks, i silnik rozebrany. O, wypadło coś. Podkładeczka. No, trzeba będzie uszczelki zamówić, bo tu jest i na środku. O, i tu jest. Dobra. Żeby nie zapomnieć, bo to niby pierdoła. O Boże, ile piachu. Ta była tutaj. Była tą stroną. A tu jest druga, ta była tutaj. O, tu są podkładki na skrzyni. Trzeba pilnować. To była tak, bo łożyska tu dotykała. Zarabiegów by nie było. No dobra. Wał biorę, uszczelki biorę i trzeba jechać części zamawiać. Kurde, chociaż nie wiem, czy kupywać uszczelniacze, bo chyba komplet uszczelek jak się kupi, to może będą już uszczelniacze w zestawie. Dwa razy, żeby nie kupywać, bo po co? Czy to 200? Panie, można byłoby i na masę dać. XT. Nie no. Ale bagno. Co tutaj tej łożyska będzie trzeba wymienić? To kurde. O panie. Ile miedzi, skorby, ja pierdziel. O, widać wysypane w środku. Ty, myślałem, że ta korba nie jest tak zatarta. Zobaczcie, XD. No nie stoi dęba, ale... O, widać, aż skosiło koszyk w środku. Niezły przypadek, o, trzeba klin jeszcze wyjąć i będzie luks. Kurde, i najlepsze jest to, że wydawało mi się, że korba jest wywalona, ale widzicie. A, patrzcie, jak jest wywalona. Kurwa. Miedzi tyle, że można sztabkę odlać sobie. Dobra, ale będzie mycia tego, ja pierdzielę. No dobra, to tyle. Na razicho. Silnik rozebrany. Ktoś chce zobaczyć, jak skrzynia ustawiona. Ale co tu patrzeć? Pokażę, jak będę go składał. Jak będzie czas, rzecz jasna. Siemaneczko.